Druk 594 jest to kolejne zadanie, które nam wyceniono. To jest budowa chodnika w Krzyżowicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy do przystanku Zachód Tokio autobusowej wraz z otworzeniem pasa zieleni przy tak zwanym robotniku. Zmieniliśmy to zadanie, ponieważ widzicie już taką nazwę nadaną, więc odstąpiłem od tej nazwy przy robotniku. Jest tak określony. Wycena jest na takie kwoty, jak Państwo widzicie, czyli 18 tysięcy opracowanie dokumentacji, 73 realizacja w 2015 roku. Proszę bardzo. Mam pytanie, czemu to jest traktowane jako inwestycja, co wiąże się z koniecznością przeznaczenia pieniędzy na projekt? Przecież to jest w ramach pasa drogowego, jest to... Czemu jest to inwestycja? Kompletnie tego nie rozumiem. Jest to w ramach pasa, tam dawniej był chodnik, tylko teraz jest tego blisko, no ale... Już odpowiem. Wszystkie nasze pomysły, akurat nie jesteś w Komisji Infrastruktury, dziwi mnie to, że pytasz, a nawet nie wiem, czy nie byłeś raz na wizji lokalnej, jeżeli nie, to wtedy wizja była taka, że to pójdzie na zgłoszenie czas projektu. Tak, szanowni Państwo, stanęliśmy przed faktem, że ZIKIT powiedział, że nie zrobi tego z bieżących pieniędzy, ponieważ na dwukrotne nasze jakieś tam pomysły zabezpieczenia tego skweru była ciągle odpowiedź inżynierii ruchu lub zarządu dróg wojewódzkich. Nie. Krótko mówiąc, ZIKIT nie podejmował się z bieżących środków wykonania tak, aby zapewnić też temu miejscu potem należyty wygląd, żeby znowu nie zrobić remontu chodnika, na którym będą parkowały cały czas samochody. I to było uzgadniane, bo chyba też z rok trwały te uzgodnienia. W związku z czym trudno mi się odnieść, dlaczego nie da się zrobić tego w bieżących. Cały czas, jak próbowaliśmy, było to odrzucane. Dlatego, że zarządca drogi uznał, w związku z tym, że zarządca drogi wojewódzkiej odrzucał wszystkie pomysły, że najprościej będzie opracować dokumentację i w oparciu o tą dokumentację to zrobić. To będzie kosztowało 18 tysięcy złotych. Rozumiem Cię, natomiast w takiej sytuacji mamy, albo rezygnujemy z tego zadania i go w ogóle nie realizujemy, bo z bieżących nie chcę realizować, albo realizujemy jako inwestycja. Do Państwa należy decyzja. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś pytania o fakty projektu uchwały? No i co? Miejski biały dzień. To znaczy, że zrobienie projektu takim, ten fragment za 18 tysięcy złotych, to są po prostu jaja. Panie Andrzeju, zrobienie tego chodnika tam, gdzie jest 5 płytek za 30 tysięcy, to też jest kradzież, no ale to tak funkcjonuje. Tak, trzeba pilnować, przepraszam, że się włączam. Proszę Państwa, ale czego nam się trzymać do projektu uchwały, jeżeli nie chcemy zarządczyć? Czy kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Muszę poprawić się. Proszę Państwa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała starczy.